A za moment... A za moment to właściwie nie wiadomo jeszcze, bo do końca nigdy nic nie wiadomo. Moim gościem jest organizator już od 10 lat Sunrise Festival, a od niedawna Sunrise Festival with SK, Krzysztof Bartyzel, legenda polskiej sceny klubowej, DJ Chris dla niektórych. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Cześć Krzysiu. Witam serdecznie. No to co, wiemy czy nie wiemy? Nie, my bardzo dużo wiemy, ale czasami tych wszystkich informacji, które wiemy, nie możemy ujawnić. Na pewno wielką gwiazdą tego festiwalu będę ja. Okej, okay. Czyli na pewno możemy liczyć na to, że zagrasz podczas 10. edycji. Na 10. edycję, tak żeśmy sobie powiedzieli wszyscy, że jestem uwolniony od wszystkich tych kwestii związanych z zamknięciem, tak, a że SMA jako SMA i ta niedzielna impreza na dzień dzisiejszy nie jest ogłoszona i prawdopodobnie z niej jako z projektu zrezygnujemy podczas kołobrzeskich dni, na pewno zagram na którejś ze scen i prawdopodobnie to będzie ten pierwszy weekend 21 lipca. No właśnie, bo tak tytułem wstępu, przypomnijmy, startujemy 20 lipca. 20 lipca startujemy na plaży, wielka impreza na plaży, oczywiście w tym miejscu, gdzie zawsze był after party. Tam dziś już potwierdzone gwiazdy to Alexis Jordan i Sophie Elix Baxter. Ta impreza jest gratisowa. To jest wielkie otwarcie lata, kołobrzeskiego lata i tym samym 10 edycji Magnum Opus Sunrise Festivalu. Po tej imprezie na plaży następnego dnia przenosimy się do naszego miasteczka festiwalowego, czyli oczywiście na parking i do amfiteatru. I na dzień dzisiejszy gwiazdy, które zostały ogłoszone na konferencji i już w tej chwili przydzielone do dnia, czyli 21 lipca, zagra Paul Van Dyk, zagra Ferry Corsten, Maguay, Westbam, Rank One, Live Act, Robbie Riviera, Tom Craft, Giuseppe Ottaviani, również Live Act, Four Strings i Erwin Spisbar. To są nazwiska, które grają w pierwszy weekend lipcowy i to są naprawdę bardzo poważne nazwiska z mojej listy przebojów, czyli z tej listy, kiedy ja jeszcze grałem. Dla mnie oczywiście największym guru za moich czasów był oczywiście Paul Van Dyk. A potem dorzucamy kolejnych, no przede wszystkim Armin Van Buuren, tak? No bo to już jest właśnie ten drugi weekend, czyli 27 i 28 lipca. Dzisiaj oczywiście nie rozbijamy tych nazwisk na dni, ze względu na to, że w ten weekend 27 i 28 lipca odbywają się potężne festiwale w Europie. To jest oczywiście Tomorrowland, ten największy tak naprawdę belgijski festiwal i Global Gathering oryginalny w Anglii. Między nim tak naprawdę, a nami, czyli Sunrise Festival, odbywa się transport lotniczy wielu prywatnych samolotów, śmigłowców i tak dalej, gdzie tak naprawdę jednego dnia, czasami zresztą w zeszłym roku były takie trzy transporty, gdzie grali na samym początku na przykład na Tomorrowland, a u nas grali na przykład o godzinie 1-2 w nocy i w nocy żeśmy transportowali tych DJ. Gdzie oni wszyscy wylądują, jak oni dotrą, powiem ci, że tak. To jest zawsze na takiej zasadzie, że mamy do dyspozycji kilka oczywiście samochodów ekskluzywnych, które wożą z Goleniowa, ale są też helikoptery i prywatne samoloty, które lądują i w Kołobrzegu, i w Goleniowie. Te większe odrzutowe lądują niestety w Goleniowie. Na weekend 27 i 28 lipca potwierdzone gwiazdy, czyli na piątek i na sobotę, bez podzielenia, jest oczywiście Allure i tutaj bardzo proszę, żeby nikt nie mylił, że pod tym Allure wystąpi Tiesto, w żadnym wypadku. To jest po prostu projekt Allure. Jest Armin Van Buuren, jest Ashley Warbeach, jest Bingo Player, z czego się niezmiernie cieszę, jest Chucky, jest Dash Berlin, jest Gareth Emery, tak, jest Johan Miller, który oczywiście włada zawsze całym parkingiem, jest Jordi Das, jest przy tym wszystkim jeszcze Sander Van Dorn, no i myślę, że to by było na dzień dzisiejszy na tyle, oczywiście z potwierdzonych nazwisk z konferencji prasowej, którą mieliśmy w Warszawie. No to dorzuć teraz te kolejne. Na dzisiaj, kochani, niestety, i powiem tutaj jak gdyby z małą przykrością, ale aby spełnić wszystkie reguły gry przy kontrakcie tej największej wisienki, którą żeśmy zaprosili na nasz festiwal, trzeba jeszcze nam dopełnić kilku rzeczy i powiemy o tym oczywiście u ciebie tutaj w audycji, jeżeli będziesz jeszcze kiedykolwiek chciał mnie tutaj zaprosić. Jasna sprawa, jeżeli oczywiście przywieziesz tę wisienkę w całości. Wisienka, powiem ci, jest na 100%. Nasi dzisiaj ludzie są w pewnym miejscu w Europie, gdzie dopinają to wszystko do końca. Ale jeszcze dzisiaj nie możemy o tym powiedzieć. Dzisiaj jeszcze nie możemy do końca o tym powiedzieć. Okay. Natomiast dziś mogę wam
przedstawić kolejne trzy nazwiska, które już na pewno albo z Tomorrowland, albo z Global Gathering przylecą do nas. To jest Willy Lopez, czyli fantastyczny rezydent Ibizy, który w zeszłym roku zawładnął całym amfiteatrem, prawda, i naprawdę pokazał, na czym polega kunszt DJ-ski opanowany przez kilkanaście lat. Zagra u nas, jest to bardzo mocno oczekiwana ekipa Dimitri Vegas and Live Mike. Z tego, co czytam po forach i z tego, co dostaję informacje, jest to bardzo, bardzo mocno oczekiwana ekipa i oni będą 27 lub 28, nie podajemy jeszcze daty, z tego względu, że oni po prostu dochodzą do tego line-upu i będzie również Arney. I no i super. To jest ta trójka, którą dzisiaj możemy ogłosić. Krzysztof, w takim razie ja czekam na informacje związane z tą wisienką. Trzymam cię za słowo. Jeżeli będziesz mógł się pojawić u mnie w studio, to zapraszam oczywiście. Jeżeli nie, daj cynk SMS-em, zadzwoń, a ja powiem. A ja dopełnię formalności. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jutro o godzinie 18 na bileteria.mdt.pl startujemy ze sprzedażą biletów. Panie panowie, no prawie się udało, ale no właśnie, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Krzyśku, dzięki. Dziękuję ci bardzo.